Znajdujemy się na premierze filmu Mój Dług, ze mną Olga Bołądź. Dobry wieczór, Olga. Hej. Powiedz proszę, bo widzieliśmy się już 2 tygodnie temu na innej premierze, jak właśnie teraz porównujesz różnego rodzaju filmy? Dzisiaj mamy taki dramatyczny, wcielasz się w postać dziennikarki, która walczy o dobro więźnia, który został skazany. Czy słusznie, czy niesłusznie, no to właśnie dowiemy się już w tym filmie dokładnie, ale właśnie to jest kolejna taka ciekawa rola, która jest na pewno wymagająca. No i powiedz proszę tutaj, jak ją interpretujesz, jak się w niej odnalazłaś? Fantastyczny film Mój Dług, bardzo trudna historia, ciężki temat. Gram działaczkę społeczną, która pomaga głównemu bohaterowi wydostać się z więzienia. Jest to wszystko oparte na faktach. Prawdziwa historia. Natomiast wcześniej widzieliśmy się na filmie Miłość jest blisko, który jest lekką i przyjemną komedią romantyczną, więc zupełnie inne tematy. No ale fajnie jest grać różne postaci. Już ci mówiłam to ostatnio, że kocham mój zawód właśnie za to, że mogę być różna. No właśnie, dlatego nawet się dzisiaj chciałem skupić na tym filmie, bo dużo kwestii omówiliśmy ostatnio. No i powiedz właśnie, mamy tutaj takie sytuacje, na przykład Anna Kaczmarczyk wcieliła się w rolę narzeczonej, która ma narzeczonego więźnia. Mamy dużo w Polsce takich żon czy narzeczonych, które borykają się realnie z tym problemem. I jak gdzieś, to też są osoby, które mimo, że one są wolne, to tak naprawdę są w jakiś sposób zniewolone też w swoim takim wewnętrznym więzieniu. Jak możemy im pomóc? Co możemy zrobić? Wydaje mi się, że na pewno ich nie piętnować, pomagać w codzienności, w tym, że pewnie taka osoba może potrzebować jakiejś zwyczajnej, ludzkiej, sąsiedzkiej pomocy, albo przy opiece nad dzieckiem, albo jakiegoś wyjścia z domu, albo jakiegoś takiego, wiesz, jakiejś takiej pomocy zawodowej, ukierunkowania się na nowe cele. No ale przede wszystkim to też trzeba jakoś tak po ludzku i z dobrocią podejść do takich ludzi i z empatią, no, że gdyby mnie to spotkało. Ja grałam w takim serialu Żony więźniów, Prisoner's Wife, to było z 6 lat temu na Polsacie. No i grałam tam dziewczynę, której facet jest w więzieniu, ona zostaje sama z synkiem, no i po prostu zaczyna dealować prochami. No i w końcu sama ląduje w więzieniu, się tak wymieniają, więc... jeżdżę też do byłam w poprawczakach, jeździłam z taką... to było przez sport do praworządności i jeździliśmy, gadaliśmy z młodymi ludźmi, którzy właśnie siedzą albo po prawczakach, albo nie mogą się odnaleźć w życiu, że trzeba sobie szukać innej drogi i warto, i warto mieć marzenia, nawet ogromne, i po prostu nie trafiać do więzień. Mieliśmy taką misję i wiem, że teraz znowu rusza ta akcja. Być może z uwagi na brak czasu nie wezmę w niej udziału w tym roku, ale po prostu trzeba z tymi ludźmi gadać. A uważasz, że to dobrze, że w Polsce pobudzamy właśnie przez różne seriale czy filmy świadomość życia w więzieniu, że nie wszyscy, którzy tam są, zostali skazani słusznie. Mieliśmy właśnie serial, o którym wspomniałaś, mamy film Mój Dług, był serial Skazana na Playerze i naprawdę coraz więcej takich produkcji. Uważasz, że warto, żeby wśród Polaków pobudzić taką samoświadomość? Na pewno warto nie trafiać do więzień i po prostu starać się być na co dzień uczciwym i dobrym człowiekiem, ale wiadomo, że czasem można trafić do tego więzienia przez jakiś obrzydliwy przypadek albo no, naprawdę niechcący, a też zdarza się po prostu, że zostajemy wsadzeni do tego więzienia. No to jest, wiesz, ja nie chciałabym nigdy znaleźć się w takiej sytuacji. No ja myślę, że ja też nie. Zagram teraz Wolkę, gdzie wychodzę po 15 latach z więzienia, więc naprawdę nie życzę tego nikomu. Kochani, przestrzegajmy prawa i nie trafiajmy ani do aresztu, ani do więzienia. No, przestrzegajmy prawa, to jest dobra myśl też pod kątem tego filmu. To takie pytanie trochę już bardziej artystyczne. Artysta, aktor, to jest zawód, który wymaga elastyczności. Co jest według Ciebie takim uniwersalnym kluczem, kwintesencją, żeby właśnie odnosić sukcesy i odnaleźć się w różnych sytuacjach? Bez względu na to, czy jesteś aktorem, który gra w różnego rodzaju filmach, czy piosenkarzem, który musi na różnych scenach, w różnych warunkach się prezentować. Gdybym miała taki przepis na życie, byłabym milionerką, bo bym po prostu go tak sączyła wszystkim, ale fajnie, żeby wszystkim się udawało, więc jak znajdę taki przepis, to ja go naprawdę wszystkim ogłoszę. Ale moim zdaniem to jest przede wszystkim pracowitość, otwartość i też taka wiara w siebie. Myślę, że to jest dobra rada dla tych właśnie, co wchodzą w ten świat początkujących aktorów, artystów. No więc bardzo Ci dziękuję, życzę Ci dużo zdrowia, sukcesów, no i najlepsze życzenia urodzinowe, bo to już wiemy, jak Wam mówiliśmy ostatnio, za tydzień będzie ta magiczna data. Poniedziałek za tydzień, dokładnie. Wszystkiego... Ale nie ma tej magicznej daty, jest przed nią. Więc gdzieś tam się zmieści. Tak, wszystkiego dobrego, dzięki. Bardzo, dzięki.